Dzień dobry. Kolejny filmik, tym razem taki filmik polityczny, demokracja w Polsce. Zastanówmy się, jak to jest z tą demokracją w Polsce, prześledźmy historię, jak to jest z tą demokracją, zwłaszcza dzisiaj, jak ona wygląda. Cofnijmy się troszeczkę w czasie. Rok 2001. Wybory wygrywa SLD z wynikiem 41,04%. Bardzo dobry wynik. SLD współtworzy koalicję rządową z PSL-em, Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL uzyskał w wyborach wynik 8,98% i razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, tam Sojusz Lewicy Demokratycznej jeszcze w koalicji z UP wystawiło wspólną listę. Te obie partie i wspólny wynik w wyborach to jest 50,02% głosów. Tyle ludzi, tyle wyborców, którzy wzięli udział w wyborach, zagłosowało na partię, która wygrała wybory. Potem SLD razem z PSL-em rozpędziło polską gospodarkę. My się rozwijaliśmy w pierwszym kwartale 2003 roku. Nasza na przykład produkcja przemysłowa rozwijała się najszybciej na świecie. Natomiast afery, no i takie, powiedzmy, że mimo wszystko jeszcze w dalszym ciągu niski poziom życia w Polsce spowodował takie niezadowolenie. Z tego spowodowało to, że SLD władzę straciło. No pamiętamy też aferę Rywina i tego typu rzeczy, afery korupcyjne. SLD władzę straciło. W 2005 roku wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które potem rządziło Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Rządziło tylko przez 2 lata. Teraz przejdźmy do wyborów z roku 2007. Wybory w roku 2007 wygrywa Platforma Obywatelska. Już wtedy takie rządy PiSu, takie powiedzmy antydemokratyczne, atakujące różne grupy społeczne spowodowały, że Platforma Obywatelska wygrała z takimi hasłami wolnościowymi, nie będziemy się wtrącać w wasze życie. I Platforma Obywatelska uzyskuje 41,51% głosów. Bardzo dużo młodych ludzi wtedy poszło na wybory głosować na Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska PO rządzi znowu z Polskim Stronnictwem Ludowym, które w tych wyborach uzyskało 8,91% głosów. Razem te obie partie uzyskały 50,42% głosów. Oznacza to, że ponad połowa osób, które poszło wtedy na wybory w 2007 roku, zagłosowało na partie, które przejęły wtedy władzę. Ta pierwsza kadencja Platformy Obywatelskiej PO z PSL-em w miarę udana, mimo tego, że był kryzys światowy, to obie partie poradziły sobie z nim. Byliśmy jedynym państwem w Europie, które uzyskało wzrost gospodarczy, co prawda niewielki, ale wzrost. Z tą pierwszą fazą kryzysu my sobie poradziliśmy jako państwo. No i też wtedy premier Donald Tusk bardziej zwracał uwagę żeby w rządzie były osoby, które faktycznie na czym się znają. Jeszcze nie dbał tak bardzo o swoją pozycję polityczną, tylko o to, żeby jednak w miarę przynajmniej kompetentni ludzie wtedy rządzili. Jaki był efekt tego? Po raz pierwszy w historii polskiej demokracji po 1989 roku partia, która rządziła Polską, koalicja rządowa, która rządziła Polską, znowu przejęła władzę. W roku 2011 już troszeczkę słabszy wynik Platformy, 39,18%, troszeczkę słabszy wynik PSL-u, Polskie Stronnictwo Ludowe, 8,36%. Obie te partie uzyskały 47,54% głosów, czyli oznacza, że prawie połowa wyborców wtedy, którzy poszła na wybory w 2011 roku, zagłosowała na partie, które rządziły Polską przez następne 4 lata. No i tutaj już dochodzimy do tej drugiej kadencji Platformy Obywatelskiej, już znacznie mniej udana. Zaczęło się od tej sprawy protesty w sprawie ACTA. Młodzi ludzie protestowali przeciwko tej cenzurze w internecie, przeciwko temu nowemu rozporządzeniu o prawach autorskich. Pamiętamy to, zaczęło się te protesty od Polski. Na początku polski premier Donald Tusk nie chciał ustąpić, potem jednak ustąpił.
To było pierwsze takie niekorzystne wydarzenie od 2012 roku, czyli od pierwszych miesięcy rządów Platformy Obywatelskiej. Powoli mamy do czynienia z takim, aż do dzisiaj, z takim narastaniem napięcia w społeczeństwie. Protesty, czy to tej strony, czy tej strony, ale cały czas tak naprawdę nasilają się. Bez względu na to, kto rządzi, to jednak temperatura sporu w Polsce od tego 2012, być też oczywiście od 2010 roku, od katastrofy smoleńskiej, atmosfera sporu politycznego w Polsce wyraźnie narasta. To, co się teraz dzieje, jest coraz gorzej niestety. Ale to nie jedyne problemy Platformy Obywatelskiej. Już w 2012 roku, także w 2012 roku, wysokie ceny benzyny, protesty kierowców na chwilę przed Euro 2012, blokowanie autostrad, oprócz tego jeszcze podwyższenie wieku emerytalnego, też wiążące się z protestami, niezadowoleniem społeczeństwa. Oprócz tego także reforma edukacji polegająca na tym, że na obowiązku szkolnym sześciolatków, żeby poszli do szkoły, też związana z nie, też to spotkało się z niezadowoleniem społeczeństwa przecież. Oprócz tego później były liczne afery, afera taśmowa, takie też napięcie społeczeństwa wynikające z tego, że tutaj z napływu uchodźców do różnych krajów. Złe jakby sprzedanie też tej sprawy przez potem już następną premier, panią premier Kopacz, spowodowało tak brak komunikacji ze społeczeństwem, spowodowało, że Platforma Obywatelska wybory w 2015 roku już przegrała. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 37,58%. Prawo i Sprawiedliwość tym razem mogło rządzić samodzielnie, dlatego że Zjednoczona Lewica, czyli koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota, nie dostała się do Sejmu, a w systemie politycznym, w systemie liczenia głosów, jaki mamy, w systemie przyznawania mandatów po wyborach, mamy w Polsce coś takiego przy przyjętym naszym systemie, że znaczna, jeżeli nie cała ilość głosów na partie, które nie dostały się do Sejmu i jest przekazywana partii, która wybory wygrała. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość przy takim wyniku 37,58, który nie jest jakimś rekordowym, to jest dosyć jak na partię, która wygrała wybory. Patrzymy 2001 rok, SLD 41%, Platforma 41%, także w 2007 39% Platforma w roku 2011, no i tutaj PSL, teraz wiadomo, że te partie rządziły razem z PSL-em. Ten wynik jak na partię, która rządzi, nie jest za dobry. Dlatego 62,42% wyborców w 2015 roku zagłosowało na inną partię niż Prawo i Sprawiedliwość. I teraz, czy to Platforma Obywatelska, czy to Nowoczesna, czy to Kukiz 15, czy Zjednoczona Lewica, czy SLD, czy partia Jana Korwin-Mikkego, 62,42% głosów w Polsce to były głosy oddane na inną partię niż Prawo i Sprawiedliwość, czyli znacznie więcej niż połowa, prawie 2/3 wyborców w Polsce zagłosowało na inne partie niż Prawo i Sprawiedliwość. A jeżeli weźmiemy pod uwagę frekwencję, która wynosiła 50,92%, oznacza to, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, oznacza to, że tylko 19,14% dorosłych Polaków, którzy mieli prawo wyborcze w 2015 roku, zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, a to oznacza, że 80,86% dorosłych ludzi w Polsce, którzy mieli prawo wyborcze w 2015 roku, czyli ponad tutaj 4/5 wyborców w Polsce zagłosowało na inne partie niż Prawo i Sprawiedliwość, albo nie zagłosowało wcale. Miejmy to na uwadze, kiedy i tak w przypadku też innych zwycięstw partii było podobnie, tylko że w tym przypadku partie zwycięskie rządziły w koalicjach, bo musiały, dlatego to poparcie procentowe w społeczeństwie miało większe. Weźmy to pod uwagę,
Jeżeli ta partia, Prawo i Sprawiedliwość rządząca w Polsce, czy każda inna partia, która kiedyś w przyszłości będzie rządziła w Polsce, czy rządziła w Polsce kiedyś, będzie mówiła, jakie to ma straszliwe poparcie, ogromne poparcie społeczne, czy faktycznie takie poparcie społeczne ma. Często się pojawia taki argument, że oni robią tutaj reformę edukacji, kompletnie nieudana reforma edukacji, czy na przykład reforma sądownictwa także bezsensowna, bardziej chodzi o władzę niż o jakąkolwiek reformę. Często Prawo i Sprawiedliwość mówi, że robi to, bo ma poparcie społeczne, bo ludzie tego chcą, bo ludzie tego chcą. Zadajmy sobie pytanie, bo to jest takie psychologiczne działanie. Ludzie naprawdę tego chcą? Ja tego nie chcę. Ja w większości rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziła, ja tego nie chciałem. Naprawdę tak szerokie są te konsultacje społeczne? Naprawdę oni się tak pytają ludzi? Ja nie zauważyłem jakichś wielkich konsultacji społecznych. Teraz wróćmy jeszcze do czegoś takiego, co jest zasadnicze. Jaka jest definicja demokracji w ogóle? Definicja demokracji to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Ja widzę, że w przypadku obecnej ekipy rządowej Prawa i Sprawiedliwości w Polsce mamy do czynienia z czymś odwrotnym. Mamy do czynienia z rządami mniejszości bez poszanowania praw większości. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.